Dzień dobry, witam Państwa w programie Rozmowa Echo 24, a dziś ze mną w studio jest Barbara Lisik, jedna z koordynatorek mikrograntów, już znanych pewnie wszystkim widzom. I mamy tutaj panią Natalię Drost z Wrocławskiej Inicjatywy Tadecznej. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy o mikrograntach i od tego jakby wyjdziemy, a później płynnie przejdziemy już do tych projektów, które są realizowane. No właśnie, na początek jakbyśmy mogli tutaj, pewnie już większość wie, o co chodzi, ale jakbyśmy jednak mogły tutaj przypomnieć widzom, co to za inicjatywa i jak działacie. Mikrogranty są takim programem, który umożliwia mieszkańcom, mieszkankom Wrocławia, osobom chętnym do tego, aby coś zrobić w mieście, żeby uzyskać środki, ale też wsparcie właśnie na różnego rodzaju lokalne działania. I my działamy w takim wsparciowym systemie w ramach trzech naborów i realizujemy trzy ścieżki. Tą, którą ja się zajmuję, jest ścieżka ścieżka osób fizycznych i grup nieformalnych i są jeszcze pozostałe dwie ścieżki, które koordynuje Fundacja Umbrella, ścieżka dla organizacji pozarządowych i dla tych młodszych aktywistów, aktywistek, czyli grup młodzieżowych. Jak to w tym roku wygląda? Wiemy, że my jakby te dwa poprzednie nabory za nami, jeden jeszcze przed nami, ale opowiedzmy, jak to wyglądało tutaj, jeśli chodzi o te pierwsze dwa. Nabory zawsze są w lutym, maju oraz we wrześniu. Ten wrześniowy jeszcze przed nami. Aktualnie realizujemy wszystkie projekty z majowego naboru. Jest to 14 projektów rozsianych po wielu osiedlach Wrocławia w ramach czterech obszarów, bo nie działamy w mikrograntach w ścisłym centrum. Tutaj się bardzo dużo dzieje na tym osiedlu Starego Miasta. Jest dużo inicjatyw, instytucji kultury. Nam zależy na tym w mikrograntach, żeby te super inicjatywy przechodziły też na obrzeża miasta, na przykład na Zakrzów, czy Sępolno, tam, gdzie może nie zawsze docierają jakieś duże wydarzenia. Dlatego właśnie tak działamy w mikrograntach. Tutaj, jeśli chodzi o te projekty, jakbyśmy tutaj mogły wymienić kilka, co tam obecnie się dzieje? W tym naborze zostały zgłoszone projekty, które wyciągają nas trochę w plener. Będziemy eksplorować różnego rodzaju tereny właśnie nadrzeczne, czy też parkowe po prostu. Także super, no bo lato jest właśnie takim czasem, kiedy nam bardzo jest taka potrzeba wychodzenia właśnie w te tereny zielone. Tak, możemy wejść, spędzić miło czas. Dokładnie, dokładnie. I tutaj na przykład takim projektem jest Lato w parku na niskich łąkach. To jest projekt skierowany do młodszych odbiorców, odbiorczyń i Justyna Kubec zaproponowała takie cztery spotkania, które w ogóle układają się, ich nazwy układają się w lato. Każdy z nich zaczyna się od kolejnej literki LATO i one będą w sierpniu od 7 do 26. Będą to na przykład, będziemy tworzyć lody w ramach takiej sensorycznej cukierenki. Aha. Brzmi kusząco. Brzmi kusząco, tak. Ale też będziemy na przykład taką metodą odbijania z roślin czy kwiatów na tkaninach tworzyć ramki na zdjęcia, żeby te wspomnienia lata też uchwycić w taki sposób. No właśnie, i też tutaj tym jednym z tych projektów to jest taki projekt taneczny, gdzie możemy też, mówię my, oczywiście mieszkańcy i wszyscy chętni zaangażować się, tak, i miło spędzić czas, piękny plakat, tutaj wszystko mamy rozpisane, że program jest bogaty. No właśnie, jakbyś mogła nam tutaj przedstawić ten wasz projekt i opowiedzieć może na wstępie, jakby jako kto jakby stworzyliście to wszystko, jakby jak to wygląda? To w ramach mikrograntów realizujemy witańce, poniedziałkowe rozruchy z Wrocławską Inicjatywą Taneczną. I opowiem, kim jest Wrocławska Inicjatywa Taneczna. No właśnie. Zgłosiliśmy się jako grupa nieformalna. Jesteśmy oddolną, demokratyczną inicjatywą, w której skład wchodzą profesjonalni, lokalni artyści tańca i choreografii, sympatycy, teoretycy i praktycy. I chcemy zrealizować witańce. Czyli jakby tak od nazwy... Tak. Witańce. Okej, okay, no wszystko się klei. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już jestem ciekawa. I co tam macie? I mamy tak. Cztery warsztaty dla różnych grup wiekowych. Pierwszy warsztat już 5 sierpnia. Okay.
Już za chwilkę, powiedzmy. Tak, sierpień już tuż. Trzeba się zapisywać. Dokładnie. Tak, dwa grupy seniorów. Będą warsztaty na zewnątrz, na ulicy Pasterskiej. Okay. Realizowany przy WBO 2019. I nazywa się pięknie Zieleń to życie, ruch to zdrowie. Super, zachęcająco. Więc zachęcam osoby dorosłe, osoby seniorskie do zapisów. 12 sierpnia prowadzimy warsztat. Ach, zapomniałam dodać, że te wszystkie warsztaty mają piękne tytuły. To proszę powiedzieć, jakie są. To tak, Lekkość i swoboda, dedykowany dla osób seniorskich. I prowadzą to Tomasz Pomersbach i Marta Grabowska, czyli duet z Wrocławskiej Inicjatywy Tanecznej. Potem mamy Przyjemne tańce, warsztat dla dorosłych. O, proszę. W sali warsztatowej Niezależnej Manufaktury Tanecznej. Prowadzi Maja Karolina Barańska i Ewa Staroń. A to będą jakieś też, nie wiem, określone style, czy jak to będzie w praktyce wyglądało? Jako artyści tańca i choreografii my wiemy, jak właśnie praktyka tańca, somatyczna praca z ciałem i też choreografia, narzędzia i pracy, metody choreograficzne mają ogromny wpływ na relacje i też na rozwój społeczności lokalnej. Czyli chcecie jakby, że tak powiem, zintegrować mieszkańców też przy okazji. Chcemy też właśnie zintegrować i mieszkańców Nadodrza, gdzie realizujemy projekt, a także mieszkańców Wrocławia i artystów. Czyli to jest podwójna integracja. Super. A co tam jeszcze macie? Bo tutaj tak się wcięłam tak, jest dużo nie pozwoliłam dokończyć, jeśli chodzi o pozostałe nazwy. Tak. Ale możemy teraz właśnie powiedzieć i przedstawić, co tam jeszcze macie takiego ciekawego. Prowadzimy jeszcze warsztat. Jest poniedziałkowe rozruchy, więc co piątek? Poniedziałek. Tak, ja prowadzę warsztat Jak słuchać tańcem. Okej. Okay. Aha, jak słuchać tańca mam. Ciekawe. I jak? Jak to się odbywa? Poprzez kolektywną pracę, słuchanie wszystkimi receptorami skóry, słuchanie nie tylko uszami, ale też i całym ciałem, integracja, słuchanie tego, co się dzieje w przestrzeni, bycie razem. I to jest warsztat dedykowany dla grupy młodzieży 16+. Aha, czyli też można przy okazji tak trochę się wyciszyć z tego, co słyszę, tak? I jakby... Od indywidualnego tańczenia do kolektywnej radości z tańczenia. Fajnie. Jeśli chodzi o te szczegóły, gdzie możemy sobie szukać, sprawdzać, bo tak jak na początku wspomniałaś, tak, no... Program jest bogaty. Program jest bogaty, dokładnie. I też na niektóre, albo nawet na wszystkie te wydarzenia obowiązują zapisy, prawda? Tak, już mówię. Jeszcze tylko dodam, że jest jeszcze 26 sierpnia jest ostatni warsztat i to jest grupa otwarta też na zewnątrz, Bulwar Fizyków, a zapisy na warsztaty można dokonać przez formularz zgłoszeniowy. A gdzie ten formularz możemy znaleźć? Można znaleźć albo skanować QR code, albo też i na Facebooku. Okej, okay, na Facebooku macie jakąś stronę, tak? Mamy właśnie stronę Wrocławska Inicjatywa Taneczna, tam można nas znaleźć, ale też właśnie przez Wrocławski Instytut Kultury i Mikrogranty. Tak, na stronie Wrocławskiego Instytutu Kultury jest zakładka Mikrogranty i tam jest takie kalendarium, gdzie można sprawdzić, jakie wydarzenia aktualnie są realizowane i są wszystkie szczegóły od harmonogramu też przez informacje o zapisach. No właśnie, jak usłyszeliśmy przed chwilą, to jest tylko właśnie jeden z wielu tych projektów, a więc do wyboru, do koloru. No i tak jak na początku też wspomniałaś, będzie jeszcze ten trzeci nabór i tu jakbyśmy mogli też mogły powiedzieć, jak to będzie wyglądało, kto będzie mógł w to się jakby do tego dołączyć, w to się zaangażować, jakie są zasady. Jasne. Więc ten ostatni nabór wrześniowy będzie można składać wnioski od 1 do 15 września. My w połowie sierpnia, najprawdopodobniej 12 sierpnia, ogłosimy informację o tym, że nabór właśnie będzie. Pojawią się regulaminy każdej ze ścieżek, a w nich wszystkie niezbędne informacje o tym, jak można wziąć udział i jakie projekty można zgłaszać. Na pewno nie zmieni się to, że działamy na czterech obszarach, należy
należy wybrać obszar do działania Krzyki, Śródmieście, Fabryczna bądź Psie Pole, a w ramach tego obszaru osiedle bądź osiedla, na których ktoś chce zrealizować swój projekt. Ważne jest to, żeby wszystkie działania były skierowane i otwarte do mieszkańców, mieszkanek, którzy mogą w nich wziąć udział. Mhm. Nie mogą to być działania płatne, udział musi być otwarty i bezpłatny. No i zależy nam na takich działaniach, które właśnie angażują do różnego rodzaju warsztatów, spotkań, czy właśnie tanecznych, ruchowych działań. Takie działania, które będą rozwijać pasję, pozwalać na to, aby dowiedzieć się czegoś, czy na przykład to są też często działania takie tożsamościowe, gdzie poszukujemy informacji na temat danego osiedla, szukamy, jaka jest jego historia, jak na przykład teraz już na Zakrzowie, tutaj między nami sąsiadami, grupa będzie właśnie poszukiwała i tworzyła taką kronikę zakrzowską, która będzie rozwinięciem w sumie kroniki, już która kiedyś została zrealizowana w mikrograntach przez Adriannę Klimaszewską w 2019 roku. Także dołączą do tego nowe historie i nowe ciekawostki. Czyli coś takiego, co łączy mieszkańców, integruje, tak tu już wcześniej było wspomniane. A jeśli chodzi na przykład o liczbę tych projektów, jakoś to, nie wiem, później oceniacie, wybieracie, jak to w praktyce wygląda? To w ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych wygląda to tak, że od 1 do 15 września włącznie do godziny 23.59 można do nas wnioski składać przez system online. W tym czasie my weryfikujemy jako zespół formalnie te wnioski, sprawdzamy je pod kątem zgodności z regulaminem, a następnie te, które są poprawnie formalne, przekazujemy niezależnej komisji. Są to 4 osoby, które oceniają wnioski i po tej ocenie wybieramy 12 z nich, które zostaną przekazane do realizacji. Super. Wszystko wiemy. Wydaje mi się, że tutaj i zaprosiliśmy na to, co będzie się działo, i zachęciłyśmy w tym przypadku do tego, aby uczestniczyć w mikrograntach. Tak jak tutaj już było też wspomniane, jeśli chodzi o szczegóły, jak składać takie wnioski, jakiego typu mogą być, to można tutaj zajrzeć na stronę mikrograntów, prawda? Bo macie też na Facebooku stronę, tak, jeśli na Instagramie, chodzi o... także można śledzić nas na mediach społecznościowych również. Super. Dziękuję dziewczyny za dzisiejszą rozmowę. Dzięki bardzo. Fajne, jak zawsze, inicjatywy, projekty. Myślę, że mieszkańcy też w to się zaangażują. Państwu również dziękuję za uwagę i do zobaczenia.